Witajcie. Ditto, Looper, TC Electronics. Malusieńki efekt. On leży w dłoni, pozmieści się w dłoni. Dostajemy w zestawie tak, pudełko. Standardowo pudełko musi być. Efekcik jest, pyk. Jest krótka instrukcja obsługi. Jest naklejka TC Electronics. Jest reklamówka, czyli to, co można byłoby ewentualnie jeszcze dokupić. Co jest zarąbistego. Zresztą firma naprawdę robi rewelacyjne produkty, to trzeba przyznać. Wcale się nie nabijam absolutnie. Osobno są te gumeczki, które ja już przykleiłem, to one są osobno dołączone, bo jak ktoś chce sobie w pedalboardzie zamontować, to one by przeszkadzały, więc po prostu tu naklejamy rzep i do pedalboarda i pyk siedzi. Pod spodem tu są cztery śrubki, nie ma zasilania bateryjnego. Oczywiście tutaj, no oczywiście, źle mówię, ja byłem nastawiony, że jest na baterię, ale nie jest na baterię. Standardowe wejście pod efekty, takie jak Boss. Nawet to jest napisane, że... nie, nawet nie napisali. Ale niektóre efekty piszą, że Boss coś tam, albo po prostu 9-woltowe zasilanie. Tak jak w Bossie. No nie, tak zwykle, tak jest informacja, wtedy dla wszystkich jest wszystko jasne. Naklejka ta jest bardzo fajna. TC Electronics, można sobie na gitarkę nakleić. Instrukcja, to już pokazywałem, że jest instrukcja. Zaraz o niej chwilę powiemy. Teraz podłączymy. Aha, co jeszcze jest? Jest właśnie tuż nad wejściem jest taki port. Z tego, co się zorientowałem, to jest po prostu, jeżeli chcemy jakoś zaktualizować to oprogramowanie w tym efekcie, musiałbym jeszcze doczytać tak naprawdę, bo nie interesowałem się aż tak dogłębnie. A nigdzie nie jest powiedziane tutaj, jak sobie kupujemy, nie jest powiedziane, że co się z tym efektem robi. To już powiedzmy dla wtajemniczonych, zupełnie to jest nam niepotrzebny ten port teraz, jak sobie chcemy grać i w ogóle się bawić. Wejście na gitarę, wyjście do wzmacniacza, włącznik, dioda sygnalizująca o pracy, czyli tam jest albo czerwona, albo zielona, albo miga, zielona. No i gałka głośności, dobra, czyli podpinamy. Teraz spokojnie, nie panikujmy wszyscy. Mam tu podłączony, mam super efekty. Z gitary kabel jedzie tu. To jest bardzo ważna zaleta, że jeżeli, no on jest teraz niezasilony, no nie? Po prostu to jest true bypass, czyli po prostu sygnał przychodzi przez układ. To jest bardzo wskazane i bardzo, bardzo dobre. Potwierdzam, daję kciuk w górę. Wszystko jest zarąbiście, dobra. Podłączmy teraz nasze cudeńko do prądu, żeby nam po prostu teraz zaczęło hulać. Zobaczymy, jak się będzie odzywało. No dobra, nic się nie dzieje, nie? Nic, dobra. W instrukcji mamy powiedziane tak. Jak chcemy nagrywać, naciskamy raz. Wtedy się zaświeci zielona lampka. Nie jest powiedziane, że jest zielona. Czerwona lampka się zaświeci, nie jest powiedziane. Ale jakby oczywiste, jak nagrywamy, to jest czerwona. Później naciskamy jeszcze raz, to jest play. Świeci się zielona lampka. Jak chcemy nakładkę, czyli overdub, możemy nagrać coś, co już nagraliśmy, możemy nagrać jeszcze kolejną ścieżkę na to. Chyba tylko możemy jedną zrobić, ale nie testowałem. Testowałem tak, że miałem dwie. Był podkład i na to solówka i to razem sobie szło. Później tak, tu jeżeli chcemy cofnąć tą nakładkę, to po prostu naciskamy, dłużej trzymamy, to cofamy nagraną tą trzecią opcję, no nie? Jeżeli naciśniemy, co tu jest napisane? Jak to te... Present hold, aha, undo i redo, czyli po prostu albo możemy dodać, albo odjąć tą nakładkę. Tu troszeczkę jest, trochę jest klikania. Później stop, to musimy nacisnąć dwa razy, żeby w ogóle go zatrzymać, a żeby wyczyścić pętlę, to po prostu musimy długo przytrzymać. On zwykle przy wyczyszczeniu tej pętli, on tak pyka, jest takie pyknięcie. Z tego, co zauważyłem, on różnie reaguje na różne gniazdka. Zobaczymy, jak on teraz będzie śmigał. No i tak, tutaj jeszcze gałka głośności, wszystko właściwie jest. Dobra, ja sobie... Może zmniejszymy sobie na coś, co ma... O. Dobra, git. I teraz co? Chcemy sobie nagrać, czyli tak. O, jest raz. On się cały czas nagrywa, więc wiecie, o,
teraz powinien dać play, tylko że wiecie, tu chodzi też o to, żeby się zgrało, czyli na przykład raz, dwa, trzy, cztery i nagrywamy. Bo teraz jest pauza, no nie, jeżeli coś byśmy chcieli w czasie nagrać, on nie za bardzo będzie, no mamy to rozbite, wypadałoby, żeby jeszcze z metronomem nagrywać. Zaraz popróbujemy jeszcze bardziej. Teraz na przykład mogę jeszcze nacisnąć jeszcze raz. On właśnie czasem... O, teraz jak nacisnąłem dwa razy, on teraz się zapauzował, nic się nie dzieje. Mogę sobie to pykać. No i co, chcemy jeszcze raz, przytrzymuję dłużej. On teraz pyknął i jest gotowy do akcji. Czyli na przykład chcę coś nagrać, tylko wiecie, bo to jest tak, że naciskam nogą, mam ręce gotowe do grania, no nie? Sam. Tutaj wychodzą różne głupoty, bo to zupełnie mam nieprzemyślane. Oczywiście różne inne rzeczy nagrać. Teraz na przykład będzie nakładka. Dobra. Ja już teraz nie gram. On powinien zaspuścić tą solówkę. Zobaczymy, czy będzie. Tu coś idzie, coś się nagrywa, coś się pyk. Aż nie nagrywa się, przepraszam. Ja tu mam ręce, nie gram. Tak więc widzicie, można tą nakładkę nagrać. Naciśniemy dwa razy. On tutaj czasem tak jakoś tak średnio reaguje. Tak jakby... O, chcę jeszcze nagrać jeszcze jedno. Pewnie będzie trzecia, znaczy druga nakładka pewnie będzie. W ogóle możemy sobie zrobić tak. Poczekaj, aż sobie to jeszcze ta pętla się zrobi. O, czy mamy trzy gitary. Trzy gitary równocześnie nam grają. Właśnie, o, jest. Tak jakby troszeczkę może mój egzemplarz jest jakiś taki trochę dziwny. W każdym razie jak mruga, to po prostu znaczy, że on jest zapauzowany. Widzicie, mruga zielona lampka. I teraz go chcę wyzerować, tam pyknie, tak? Wyzerujemy go w ogóle. O, jest wyzerowany. Ja tutaj zauważyłem bardzo jedną znaczącą i bardzo ważną rzecz, o której nie mówią nigdzie na żadnym teście efektu, tego efektu. No w sumie z drugiej strony trochę im się nie dziwię. Jak gramy na przesterze, to jeżeli idzie podkład z niego, to nasza gitara, nasza solówka się nie przebija. To mogę pokazać po prostu, jak to będzie brzmiało. Włączę jakiś przester, uwaga, włączę jakiś taki dość mocny przester. Dobra. Niech on się nagrywa. Panie Dziejku, nagrywaj się. Chyba się obraził. No właśnie. O, teraz jest.
teraz mruga. Dobra, on ok, działa po prostu, żebyście się nie później w komentarzach nie piszcie, że ja mam nie umiem obsługiwać, bo po prostu on coś mi tutaj wniuje w nerwie, on chyba się boi kamery po prostu. Ale dobra, on jest teraz zapozowany. Teraz spróbuję sobie zagrać też coś, bo efekt, patrzcie, efekt przesteru, który mam włączony na wzmacniaczu, jak zmienię efekt, to po prostu on będzie puszczał mi czysty sygnał. Na przykład teraz wyłączę przester, będzie zwykły clean, ale popatrzcie, jak się zachowuje gitara, jak chcę dogrywać, improwizować sobie na podkładzie, który stworzyłem na przesterze i chcę improwizować na przesterze. Uwaga, daj play. Wszystko z nim w porządku jest. Nie, bo zacząłem się trochę martwić, że coś mi tutaj szwankuje z nim. Widzicie, tutaj jak daję małą głośność, to po prostu się w ogóle nie słychać tego z playbacku, tego podkładu. Jak daję maksymalną głośność, to on troszeczkę bardziej się wybija. Jak oglądałem prezentację Paula Gilberta, to on po prostu to ułamał i zakleił. Ustawił chyba na tą pozycję 12, zakleił sobie i po prostu zrobił, ale bardzo fajny jest patent, jak to rozwiązać, żeby nam fajnie brzmiało, żeby fajnie się improwizowało, bo to z tego co napisali, to chyba jest do 5 minut można sobie nagrać, do 5 minut, zaraz, żebym ja nie skłamał, 5 minut pętli, tak, 5 minut można sobie nagrywać, tyle na pewno pozwoli to urządzenie. True bypass, to o tym chyba nie powiedziałem, to jest bardzo ważna rzecz, że jeżeli ten efekt jest wyłączony z prądu, to zupełnie nie zakłóca. Znaczy, no, teraz sobie go odłączę i mogę sobie normalnie grać. Po prostu mogę sobie bezpośrednio grać, jeżeli efekt jest odłączony od prądu. Tu widzieliście, na przesterze on sobie nie za bardzo radzi. Fajny patent jest taki, że możemy, tak jak ja na przykład robiłem, nagrywam coś, to jest kawałek z gitary, nagrywam coś, idzie do jednego pieca, sygnał, tu odłączam się, podłączam do drugiej gitary. Do drugiego wzmacniacza. Tego podłączam do drugiego wzmacniacza. Tu daję play. Na jednym wzmacniaczu idzie, a na drugim sobie improwizuję, który mam podpięty bezpośrednio gitarę. No tak, to można powiedzieć, co ty to wyrabiasz, bo to jest dużo roboty. Znaczy dużo roboty. No trzeba, nie dość, że to jest na ziemi, bo wypadałoby nogą sobie nacisnąć, to jeszcze przekładać kabel. Można oczywiście zrobić przełącznikiem AB albo ABY, czyli po prostu zrobić tak, że idzie sygnał z gitary do z gitary idzie sygnał do urządzenia ABY i puszczamy sygnał, żeby szło no tak, tylko na dwa piece, to jest ważne, na dwa piece musimy puścić, z ABY wychodzi na dwa piece, pierwszy piec i drugi piec, i teraz my podłączamy za ABY podłączamy tego loopera i on idzie do jednego pieca, a drugi sygnał idzie z drugiego. Czyli nagrywamy sobie ścieżkę, naciskamy, klikamy, idzie sygnał do jednego wzmacniacza, a my przełączamy się tym ABY do drugiego wzmacniacza i sobie równocześnie improwizujemy. To jest o tyle fajne, że to jest zupełnie tak, jakby po prostu grała druga gitara. Tutaj nie ma to tamto, że jest coś jest nie tak, że się nie przebija. Pewne pasma się nie przebijają, tak jak słyszeliście na przesterze, się nie przebijają. Na czystym kanale też było troszeczkę kiepskawo, znaczy no też ogólnie fajnie, ale bardzo dobrym rozwiązaniem jednak jest to, żeby po prostu sobie rozdzielić ten sygnał. Z loopera idzie do jednego pieca,
my sobie improwizujemy na drugim piecu, jest git. I to jest bardzo, bardzo dobre rozwiązanie. Takie przełączniki A, B, Y nie są drogie, kosztują powiedzmy, no nie wiem, 130-160 zł. Fender kosztuje chyba 148, jakiejś polskiej firmy 160 i jeszcze jakiejś innej też coś 150. Oczywiście można kupić też MXera, to jest ten switch, kosztuje wtedy 600, 380, coś w tym stylu. No oczywiście można powiedzieć, dobra, ten switch, przełącznik AB, to jest jeden koszt, a drugi jest koszt wzmacniacz. No dobra, no tak, jak ktoś faktycznie ma tylko jeden wzmacniacz, to może to być dla tej osoby trochę problem, aczkolwiek we wzmacniaczach, tych kombach różnych, mamy i tak już wbudowane te loopery. Bardzo często są loopery wbudowane, automaty perkusyjne. To wtedy można się bawić. Jak dla mnie urządzenie jest naprawdę bardzo fajne i na rozdzieleniu na dwa sygnały sprawuje się idealnie. Także mam nadzieję, że wszystkim wyjaśniłem, co było nie tak. Instrukcja tutaj też jest przedstawiona, jak to powinno się używać. Także dzięki za oglądanie, do zobaczenia.